Vlogmas dzień 6. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym Vlogmasie. Mamy już 6 grudnia. Nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem minął już praktycznie cały pierwszy tydzień vlogmasów. Przecież dopiero co były wakacje, a teraz już jest koniec roku dosłownie za sekundę. Muszę ogarnąć, jakie mam plany na Sylwestra w ogóle, więc jeżeli tutaj moi znajomi oglądają tego vloga, to proszę się określić, proszę założyć jakąś grupę na Facebooku, konwersację, bo trzeba naprawdę pomyśleć, bo wyjdzie jak co roku. Czyli spontan. W ogóle pamiętacie, jak wczoraj wybrałam, znaczy no pamiętacie przecież, no, to było wczoraj dopiero, co? Marysia, spokojnie, ludzie pamiętają. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, że wczoraj byłam w Biedronce, bo zachciało mi się naleśników i nie miałyśmy w domu mleka, więc poszłam specjalnie do sklepu po mleko. I kiedy wróciłam do domu, odechciało mi się i nie zrobiłam naleśników, więc będziemy teraz super ekstra świetni i zrobimy sobie naleśniki na śniadanie. Z reguły naleśniki to nie jest coś, co jem na śniadanie. Dajcie znać, czy wy jadacie naleśniki na śniadanie, bo jakoś tak mi się zawsze kojarzyło, że naleśniki to bardziej tak na obiad może. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to mamy jakieś tam plany. Razem z Anetą spotykamy się z naszą przyjaciółką Karo, którą pozdrawiam, bo wiem, że ogląda vlogi. Cześć, Karo. I mamy zamiar uderzyć w miasto. I tak naprawdę nie wiem, czy coś wam nagram, czy nie. Nie obiecuję, ale może coś tam uda mi się nagrać. Dobra, kończę już tę gadkę, szmatkę i zaczynamy gotować. O nie, było wyciszone. Mamy już gotowe ciasto i wydaje mi się, że odłożę je na jakieś 15 minut czy 10, bo gdzieś tam kiedyś czytałam, że wtedy naleśniki są lepsze. Nie wiem, zobaczymy, to będzie taki test na żywo, czy to zmieni moją recepturę naleśnikową i czy wyjdą one lepsze, dam wam znać. Kolejny update serialowy, tym razem oglądam sobie Shadowhunters i to jest w sumie serial, który powstał na podstawie książki Miasto Kości, tej całej serii. Kiedyś czytałam pierwszą część i nie pamiętam, czy ją doczytałam, bo nie wiem, czy mi się spodobała. Potem wiem, że kilka lat później wyszedł film z Lily Collins w roli głównej, a z tego względu, że jestem wielką fanką Lily Collins, no to oczywiście go obejrzałam. Nie był jakiś fascynujący, był, powiedziałabym, raczej średni, dlatego też wydaje mi się, nie powstały dalsze części właśnie filmowe. No i powstał serial, który ma 3 sezony. Jak widzicie, ja jestem na sezonie 1, odcinku 5. I z tym serialem... Poczekajcie, obrócę się. Z tym serialem... Jezu! Co tu się stało? O nie! Zapomniałam, że to przybliżyłam się, wystraszyłam troszeczkę, podejrzewam, że wy też, przepraszam za ten szok. Ta twarz nie może być tak blisko dzisiaj, bo widzicie tutaj coś się stało, nie wiem, o co chodzi. No i właśnie z tym serialem mam taki problem, że od kiedy mamy Netflixa, a Netflixa już mamy, matko boska, chyba z pół roku. Tak, jak się zaczęły wakacje. Właśnie jakoś po filmie ogłoszono, że będzie serial i tak się zastanawiałam, czy serial będzie lepszy niż film, jak to będzie wszystko wyglądało. No i właśnie zaczęłam go oglądać już, o Jezus, kilka miesięcy wcześniej. W każdym razie Shadowhunters strasznie mnie na początku nudziło i wydaje mi się, że trochę się poddałam za szybko z tym serialem, bo wiadomo, że pierwsze tam 2-3 odcinki, no to są takie wprowadzające, niby nie wiadomo, o co chodzi, dopiero się poznaje te postaci, te historie, wszystko się rozkręca, ale jakoś tak nie umiałam się przekonać aż do wczoraj i tak naprawdę usiadłam i obejrzałam chyba 2,5 odcinka. Teraz jak widzieliście, właśnie jestem na 5. No i powiem wam, że zaczął mi się ten serial podobać. Nie jest jakiś genialny, ale na razie nie chcę oceniać, bo tak jak mówię, ma 3 sezony, więc zobaczymy, jak będzie się dobrze oglądało, to będę go oglądać. Jak nie, to pewnie znowu zrobię przerwę. Może kiedyś do niego wrócę, zobaczymy, ale na ten moment polecam.
bo zaczyna się coś ciekawego dziać. Prawdopodobnie to będzie bardzo zły pomysł. O! A jednak nie, stoicie na moim laptopie na statywie, więc po prostu, gdybyście tylko widzieli, jak to wygląda od mojej strony, to otworzymy sobie, słuchajcie, kalendarz adwentowy i dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli mamy Mikołajki, więc liczę, że będzie jakaś fajna, duża czekoladka. O, i mamy dużą czekoladkę. Mamy Mikołaja, ona jest takiego rozmiaru jak 2 czekoladki, więc bardzo mnie to cieszy. Normalnie nie wierzę, czy to jest ta aura vlogmasów, która sprzyja naleśnikom, czy o co chodzi, ale po prostu wyszły idealne. Delikatnie się pomalowałam, zrobiłam sobie tylko twarz i troszeczkę brwi. Nie podoba mi się, jak to wygląda, ale tak naprawdę to jest makijaż tylko na angielski, bo dosłownie za jakieś 40 minut będę wychodziła na zajęcia. Już się też ubrałam i uwaga, moja faza na 2 różne skarpetki się nie skończyła, jak widzicie, nadal trwa. I z dzisiejszych planów, no to na 100% się widzimy z Karo, bo już ustaliłyśmy, że jak w sumie wrócę z angielskiego, to się wykąpię, pomaluję się, dlatego też jakby nic nie robiłam z włosami i też za dużo z twarzą, bo nie ma to sensu, żeby się ogarniać na 1,5 godziny, jak i tak za chwilę się będę kąpać i, że tak powiem, robić od nowa. W ogóle co? Aha, dodałam vloga z dnia 5, tak więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam! Wróciłam właśnie do domu z angielskiego, u nas we Wrocławiu dosłownie leje. Nie spodziewałam się, bo jak wychodziłam i w ogóle sprawdzałam pogodę, ile jest stopni, to były chyba 4 czy 5 stopni, więc całkiem spoko. I w ogóle nie pokazywało, że ma padać, nie? I wychodzę z angielskiego i taka ściana deszczu, więc dobrze, że miałam tą moją kurtkę, która jest nieprzemakalna i właśnie to jest super w tej kurtce. Na początku jak ją kupowałam, to w ogóle nawet nie zwróciłam uwagi, że tam była taka karteczka przyczepiona, że ona nie namaka, no bo ona jest jakby puchowa, więc to by było trochę średnie, gdyby przemakała. I właśnie, nie wiem, co to jest za materiał, ale kropelki deszczu normalnie zostają na powierzchni tej kurtki, to tak super wygląda. Ale moje włosy w tym momencie tutaj są całe mokre. W ogóle nie wiem, jakim sposobem zmoczyłam włosy, skoro od razu założyłam kaptur i ten kaptur naprawdę jest ogromny. Co widzieliście, jak wam pokazywałam chyba w drugim vlogmasie, jak przymierzałam tę kurtkę. Trochę mi się tutaj podkład zmazał, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak za 10 minutek Aneta się wykąpie, ja idę się kąpać i szykujemy się na imprezkę. Położę się, bo jeszcze mam trochę czasu. Więc dzisiaj na angielskim nie mieliśmy zajęć z naszą lektorką Tarą, tylko było zastępstwo z Jamesem i powiem szczerze, że była lekko, tak powiedziawszy, beka troszeczkę, no ale pogadaliśmy sobie, pośmialiśmy się sporo. I właśnie ja to lubię w tych zajęciach, że ja tam idę i czuję się, jakbym szła na jakąś kawę czy herbatę do znajomych i po prostu rozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Oczywiście mamy książki czy tam ćwiczenia i robimy coś z tych książek, ale to jest na takiej zasadzie, że bardziej stawiamy na praktykę niż na jakieś tam zadanka z książki, takie typowe, jak były, nie wiem, w gimnazjum czy w liceum, coś w tym stylu. Tutaj bardzo dużo mówimy. Mówimy między sobą w parach czy tam w jakichś grupkach i też na przykład jak mamy zajęcia z naszą Tarą, to właśnie ona się tak przysłuchuje, podchodzi, coś dopytuje, nie poprawia nas tak, wiecie, chamsko, że o, to mówisz źle, powinno być tak czy tak, tylko raczej, a spróbuj powiedzieć to inaczej, a jaki tu powinien być czas, a jakie to, to, to i tamto. Więc to jest naprawdę super doświadczenie i jeżeli chcecie nauczyć się albo poćwiczyć swój język, czy to angielski, niemiecki, francuski, włoski, jakiegokolwiek się uczycie, to naprawdę polecam wam zapisać się na takie zajęcia właśnie z native speakerem, bo to jest niesamowite, kiedy jakby osłuchujecie się i z akcentem, i z tym językiem od osoby, której tak naprawdę to jest pierwszy język, więc ona zna go perfekcyjnie, można powiedzieć. Więc naprawdę ja jestem mega zadowolona i tak jak powiedziałam, ja tam chodzę na takim luzie. Oczywiście mamy jakieś tam zadania domowe, ale jesteśmy traktowani nie tak jak w szkole typowo, tylko jak po prostu normalni dorośli ludzie, że jak ktoś chce, to robi, jak nie, to nie. Nie jest to sprawdzane, więc jakby to jest kurs, więc wiadomo, że jeżeli ktoś
płaci już pieniądze, to raczej powinno mu zależeć i raczej tak jest. I naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że ten kurs mi naprawdę dużo dał. A chodzę na niego od połowy października, no to już będą 2 miesiące za chwilę. Nawet nie wiem, jak ten czas tak szybko przeleciał. Po prostu czas zapieprza jak głupi. Przechodziłam dzisiaj też przez rynek i kawałek wam nagrałam, dosłownie jakieś 5 sekund, może to jest 1/50 tego, co się znajduje w tym momencie na rynku, tych wszystkich światełek, ozdób świątecznych. Po prostu tam jest taki klimat, że ja naprawdę uwielbiam chodzić, przechadzać się po tym rynku, oglądać, szczególnie właśnie wieczorem czy w nocy, jak jest ciemno i są te wszystkie lampki pozapalane, no mega to wygląda. Więc w tym filmiku zobaczycie tylko dosłownie taką malutką cząstkę, taki mały sneak peek, jak to wszystko wygląda, bo planujemy z Anetą oczywiście wybrać się za kilka dni, nie wiem, czy w ten weekend, może w ten weekend nawet nam się uda, może w niedzielę pójdziemy, zobaczymy i tam już pokażemy wam wszystko tak dokładniej, bo naprawdę to wszystko robi wrażenie i no kurde, czuć ten klimat świąt jednak. Korzystając z okazji, że jestem w domu, bo podejrzewam, że do północy się nie wyrobimy i nie wrócimy, więc zrobię już losowanie, żeby mieć to z głowy, żeby nie zapomnieć. Więc nagroda z dnia 6 to, uwaga, dramaturgia. Marysia nie umie otworzyć karteczki. Album ze zdjęciami. Właśnie się kapnęłam, że powiedziałam album ze zdjęciami. Spokojnie, album jest pusty. Chodziło mi o to, że album na zdjęcia. Mam tutaj dwa albumy. Ten jest otwarty i ten jest akurat mój. A tutaj mam dla was. On jest w folijce zapakowany. I to, co mnie strasznie urzekło właśnie w tym albumie, to jest to, że jest w kształcie, no może nie w kształcie, ale po prostu ma nadruk aparatu i to się tak kojarzy ze zdjęciami. Ja w ogóle uwielbiam robić zdjęcia, więc pomyślałam, że to będzie fajny prezent dla was, więc mam nadzieję, że osoba, która go wygra, będzie zadowolona i że będzie tutaj miała schowane przepiękne swoje zdjęcia, pamiątki. Okej, trochę zamieszamy tym razem, bo ostatnio tak braliśmy z wierzchu. Ojć, coś nam wypadło, to może to będzie ta karteczka, co? Więc uwaga, album trafia do Krysi Eś z województwa śląskiego, tak więc Krysiu, gratuluję, album leci właśnie do ciebie. Tak, lujnie, miało być takie satysfakcje, że wyszło jak zawsze! Spoko, wygląda jakby miała włosy wyprostowane. No, i mnie właśnie pytał fryzjer, czy prostuje włosy. To ja, Marysia. Mogłabyś dubbingować mnie. Ej, powiedz cześć, kochani. Hej, kochani. Ej, to czekaj, na trzy. Raz, dwa, trzy. Hej, kochani. Nie mogę się normalnie napatrzeć. W końcu wyglądam jak człowiek. 3 dni widzieliście mnie, która wygląda jak kupsko. Ej, naprawdę coś mi się z tymi rzęsami stało. One są dłuższe. I dobrze. Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, jesteśmy wielkimi przegrywami, wyszłyśmy pod Sky Towera, chciałyśmy sobie dojechać na rynek i okazało się, że mamy pociąg? Tramwaj. Że mamy autobus. Autobus za 25 minut, więc musimy czekać. I zdecydowałyśmy, że zrobimy sobie sesję zdjęciową pod Salwadorem Dalim. Takie momenty lubię najbardziej, jak chodzimy sobie po jakichś randomowych miejscówkach i na przykład teraz jesteśmy pod Sky Towerem i zrobiłyśmy sobie zdjęcia. I ja już wybrałam sobie jedno zdjęcie na Instagrama, więc zobaczycie je za jakiś czas i po prostu no świetne to jest, nie? Jak sobie staniecie, po prostu zrobicie sobie zdjęcie i to jest to jedno zdjęcie. Rozumiecie, o co chodzi. Z tego możemy zdjęcie zrobić. I'm a queen bee, come get it. No tripping. I got everything you need. I'm a queen bee, come get it. No tripping. I got everything you need. Me and my girls, me and my girls, me and my, me and my, me and my. Cześć wszystkim, przychodzę do was tylko po to, żeby zadać wam pytanie dnia i żeby zakończyć już tego vloga, ponieważ mamy już kolejny dzień. Więc jeżeli chodzi o pytanie dnia do vlogmasa 6, to chciałabym się dowiedzieć, jakie jest wasze hobby. Coś, co naprawdę uwielbiacie robić, w czym jesteście dobrzy i co sprawia, że po prostu jesteście szczęśliwi. Jeżeli chodzi o mnie, no to
na pewno będzie to YouTube, jednak YouTube stał się taką dużą częścią mojego życia i po prostu nie sądziłam kilka lat wcześniej, jak zaczynałam nagrywać te filmy, że po pierwsze tak się bardzo w tym rozwinę. Oczywiście nie są one nie wiadomo jakie super i tak dalej, ale wydaje mi się, że patrząc na moje pierwsze filmy i patrząc na filmy teraz, to jest dzień a noc, co jest w sumie logiczne. A moją drugą pasją jest robienie zdjęć, zarówno kiedy ktoś robi mnie zdjęcia i zarówno kiedy ja robię komuś zdjęcia. Po prostu uwielbiam spełniać jakieś takie wizje, które mam gdzieś tam w głowie. Teraz na przykład z Anetą się śmiałyśmy, że jak gdzieś tam chodzimy po mieście, po rynku, gdziekolwiek tak naprawdę, to się rozglądamy, zastanawiamy, nawet w galeriach handlowych, nie? Bez kitu. Rozglądamy się i już wyobrażamy sobie, jakie zdjęcie zrobiłybyśmy w tym konkretnym miejscu, więc to już jest po prostu stan umysłu. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobał. Zapraszam do zasubskrybowania kanału na dole, ten duży czerwony przycisk, jeżeli jesteście tutaj nowi i widzimy się w kolejnym vlogu już jutro. Pa, pa! Hey angel in the snow, I'm under the mistletoe. You are the one, you're my very own Christmas love. Tell Santa I'm cool this year, my present is staying right here. Thank God above.